Cześć, dzisiaj opowiemy o Underling, o jednostce, która jako jedyna może schować się pod ziemią. Widzicie, tu jest specjalna ability Move Underground i po zakopaniu się Underlingów mogą się poruszać pod ziemią. I skupimy się dzisiaj na tym, jak je wykrywać. Zobaczcie, jest mapka, ja gram jako niebieski tytan, tu jest mój przeciwnik i przeciwnik zakopał sporo Underlingów. Ile? No to zaraz spróbujemy to ustalić. Jak można w ogóle wykrywać underling? Jak widzicie, każda jednostka, obok której stoi underling, ma taką złotą cyfrę oznaczającą, ile underlingów jest naokoło tej jednostki. Jest to identyczna zasada jak w grze Sapper. Wiadomo, że koło jedynek jest bomba. I tu nie będzie, i tu będzie, i tu nie będzie. I tak samo wykrywa się underlingi, patrząc na cyferki wokół konkretnych jednostek. W UniWars są trzy najważniejsze zasady wykrywania underlingów. Po pierwsze, cyferka, która tutaj jest ta złota, zawsze oznacza ilość underlingów naokoło tej jednostki. Nigdy nie pokazuje, ile jest underlingów pod konkretną jednostką. Po drugie, wokół jednostki, która nie ma żadnej cyfry, zawsze naokoło nie ma żadnego underlinga schowanego. Oczywiście może być pod tą jednostką. I po trzecie, zawsze wiadomo, że na portach, bazach, wodzie i czarnych polach nigdy nie mogą być schowane underlingi, ponieważ nie mogą się poruszać pod tymi terenami. I znając te zasady, spróbujemy teraz sobie zrobić symulację, jak najłatwiej, najszybciej wykrywać underlingi. Przy małej ilości underlingów, gdy jest ich niedużo i te cyferki łatwo się rozkładają, można to zrobić w pamięci. Natomiast tak jak tutaj, zobaczcie, jest ich dość sporo. Do tego najlepiej użyć jakiegoś programu graficznego, zrobić screena i zrobić po prostu rysuneczki, tak jak w Saperze. Zaczniemy może od tych najłatwiejszych, czyli tam, gdzie są puste pola. Tam, gdzie na pewno underlingów nie ma. Do tego użyjemy zielonego koloru. Tak jak widzicie, ten speeder na pewno nie widzi żadnego underlinga. Podobnie tutaj te jednostki. Sobie szybko tutaj to obrysujemy. Te pola na pewno są wolne od underlingów. Tutaj na pewno ich nie ma, tak jak widzicie. O, jeszcze tutaj. Ale tutaj również są puste. I kiedy już mamy obrysowane te najważniejsze pola, które są puste, możemy przystąpić do wynajdowania underlingów. Jak to zrobić? Najlepiej znaleźć miejsca, w których na pewno są. Tak jak tutaj, zobaczcie, jest piątka. I wiadomo, że 5 heksów naokoło z 6, które tutaj są, są okupowane przez underlingi, przy czym jedno jest wodą, więc pod wodą underling nie może być. Więc wszystkie 5 oznaczymy sobie na czerwono, gdzie na pewno underlingi się znajdują. I podobnie tutaj ta piątka ma obok siebie jedno pole wolne, czyli wszystkie 5 pozostałych pól na pewno jest okupowanych przez underling. Możemy jechać dalej. Tutaj widzicie, jest czwóreczka. Jest 5 pól, więc tu albo tu na pewno jest underling. Tutaj nie było żadnego. Tu jest jeden. Tu albo tu. Cały czas mamy miejsca takie niepewne. Tutaj jest 2. Tu i tu. Więc na pewno to pole będzie wolne od underlingów. Tutaj mamy jedyneczkę i jest jedynka. Czyli na pewno to pole będzie wolne od underlingów. I jeżeli widzicie, tutaj jest teraz ta czwórka i mamy raz, dwa, trzy, cztery. Tu nie może być, więc na pewno tutaj jest underling i automatycznie, jeżeli te dwie jednostki widzą underlinga, to to pole będzie puste. Czyli tutaj już prawie sytuacja mamy rozplanowaną, ponieważ tu jest trójka, raz, dwa, trzy, więc tu również nie będzie żadnego naszego wrogiego underlinga. Jakie pola jeszcze mamy tutaj? Parę pól spornych. Jak widzicie, tu jest dwójka pod tym mechem. I wszystkie pola naokoło są wolne oprócz tych dwóch, więc te dwa pola na pewno będą zajmowane przez underling. Tutaj plazma również widzi dwa, z czego trzy to woda i jeden wolny, więc tu również będzie underling. Następny jest tutaj czwóreczka, gdzie dwa są wolne, czyli tutaj. I zobaczcie, wszystkie underlingi, jakie na ten moment widzimy, zostały wykryte. I możemy teraz zrobić krok dalej i przemieścić kilka jednostek do przodu, a później i wykryć coś, co może jest dalej, jeśli oczywiście jest to w danym momencie potrzebne.
Tak więc widzicie, sobie tak można szybko przerzucać okienka i od razu widać, gdzie jest wrogi underlink. No i jeżeli na się ruszymy, no to te cyferki będą się zmieniać. Można sobie dalej spojrzeć, gdzie ile jest underlingu. Widzicie, tutaj na pewno zmierza ich jeszcze sporo więcej. I potem można sobie zresetować turę, jeżeli nie wiecie, jak resetować turę. Tutaj obejrzyjcie mój filmik, będzie do niego odnośnik. I można sobie cofnąć w sytuacjach, w których czasem może się zdarzyć, że będą dwa miejsca, które nigdy nie wiadomo, w którym jest underlink. Można sobie ruszyć jednostkę, potem zawsze zresetować turę i to na pewno bardzo ułatwi w szukaniu underlingów. Mam nadzieję, że to Wam pomoże w walce z Kralem. Powodzenia i dzięki za obejrzenie filmu.